Media, dwa zespoły lekarzy pilnie wezwane do sypialni Putina. Media, dwa zespoły lekarzy pilnie wezwane do sypialni Władimira Putina. Dwa zespoły lekarzy miały zostać pilnie wezwane do sypialni Władimira Putina w związku z pogorszeniem stanu jego zdrowia, informuje synevskopka.com.au, powołując się na profil na telegramie prowadzony przez byłego rosyjskiego oficera wywiadu. Putin miał skarżyć się na silne nudności. Medycy mieli zostać wezwani do sypialni Putina w sobotę ok. 1 w nocy. Według medialnych relacji prezydent miał skarżyć się na silne nudności. Z informacji przekazanych na telegramie wynika, że lekarze przebywali z Putinem przez prawie 3 godziny. Putin w nocy z piątku 22 lipca na sobotę 23 lipca potrzebował pilnej pomocy medycznej. Czytamy na kanale prowadzonym przez byłego rosyjskiego oficera wywiadu, cytowanym przez Synews. 20 minut później wezwano dodatkowy zespół medyków z lekarzami prowadzącymi prezydenta. Wiadomo, że lekarze udzielili pomocy i byli blisko Putina przez 3 godziny, a po poprawie stanu prezydenta opuścili jego gabinety, dodano. Stany zdrowia Putina nie ustają spekulacje dotyczące stanu zdrowia rosyjskiego prezydenta. Pojawiają się informacje, że Putin może chorować na nowotwór, przeszedł operację lub cierpi na chorobę Parkinsona. Nie sądzę, aby ktokolwiek przy zdrowych zmysłach widział w prezydencie Rosji jakiekolwiek oznaki choroby, odpowiadał na te spekulacje szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow. Według niektórych doniesień Putin może korzystać nawet z usług Sobowtóra. Były już szef ukraińskiego wywiadu generał. Ryłobudanow zasugerował, że w ubiegły wtorek w rozmowach z prezydentem Turcji Recepem TIP Erdoganem na temat eksportu ukraińskiego zboża mógł brać udział sobowtór prezydenta Rosji. Czy to w ogóle jest Putin? pytał w ukraińskiej telewizji. Wcześniej twierdził, że przywódca Rosji maraka. Z kolei dyrektor z IA jej przekazał, że nie ma danych, które potwierdzałyby zły stan zdrowia prezydenta Rosji. Nie ma żadnych informacji wywiadowczych, które wskazywałyby, że stan zdrowia Władimira Putina jest zły, powiedział dyrektor z IAI William Burns na forum bezpieczeństwa Waspen, cytowany przez BBC. Zażartował także, że rosyjski przywódca wygląda wręcz zbyt zdrowo. Gdy sala zareagowała śmiechem, zastrzegł, że nie jest to oficjalna ocena wywiadu.